Przeprowadzamy następujący eksperyment. Do akwarium wkładamy szczura i następnie do drugiego akwarium po 5 minutach umieszczamy również szczura. W ten sposób w dwóch akwariach mamy pływające szczury. Po 10 minutach obserwujemy akwarium po mojej lewej stronie, iż szczur zaczyna tonąć, traci siły, wyraźnie widać osłabiony oddech, widać pędzliki powietrza, które wydobywają się z nozdrzy szczura, które to nozdrza znajdują się już pod powierzchnią lustra wody. Widać, jak stopniowo szczur słabnie i szczur tonie. Natomiast w akwarium po mojej prawej stronie widzimy szczura, który był umieszczony 5 minut później. Szczura, który znakomicie przemieszcza się po powierzchni, który pływa i który bardzo łatwo wychodzi na deseczkę. Szczur w tej chwili odpoczywa. Troszeczkę wyrównuje się jego oddech. Ma mniejszy wysiłek, jako że nie musi pływać. Natomiast w lewym akwarium widzimy, że szczur już nie wykazuje żadnych ruchów. Szczur utonął. Umieszczamy ponownie szczura z prawego akwarium do wody. Szczur ponownie pływa. Mija 10 godzina eksperymentu. Szczur, który znajduje się w akwarium po mojej prawej stronie, w dalszym ciągu pływa. Obserwując lokalizację tego szczura w akwarium, daje się zauważyć fakt, że szczur bardzo często nawraca do tego miejsca, gdzie była podana deseczka. Minęła 15 godzina eksperymentu. Szczur, który przez prawie 15 godzin pływał, utonął. Dla przypomnienia, szczur ten po 10 minutach eksperymentu miał możliwość wyjścia na deseczkę i po kilku minutach ponownie został umieszczony w akwarium i pływał przez 15 godzin. Należy uświadomić sobie w tym zestawieniu fakt, że szczur w lewym akwarium pływał tylko 15 minut. One są za mądre i za inteligentne, a przy tym sprytne i nieufne, by dać się byle komu na byle co oszukać. Trzeba do nich zabrać się z sercem, dokładnie i cierpliwie obserwować ich zachowanie, wczuć się w psychikę. I dopiero wtedy jest szansa, że się z nimi wygra.
Najważniejszy punkt wyniszczyć do nogi. Wyniszczyć trzeba najpierw obrać metodę. Przede wszystkim należy rozważyć, czy truć od razu, czy też najpierw je zjednać, przynęcić, zwabić. Ostra dawka trucizny daje efekt natychmiastowy, ale niszczy mniej więcej 3/4 populacji. Reszta ostrzeżona uchodzi cało. Co więcej, przekażę swoje doświadczenie następnym pokoleniom. Stąd wniosek, że najpierw zjednywać. Najważniejsze jest, żeby nie zrazić ich do siebie. I trzeba jednak najpierw zdobyć ich zaufanie. Zaufanie zdobywa się poprzez dokarmianie. No, trzeba im zaproponować coś lepszego, jak mają. Z tym, że też że z tą nową przynętą nie jest tak łatwo, bo one nie rzucają się. Najpierw wysyłają straceńców, tak zwanych kamikadze. Dopiero jeżeli one zjedzą, czują się dobrze, nic im się nie stało, dopiero po kilku dniach reszta populacji rzuca się na tą przynętę. Nabierają zaufania po prostu. Jak już zaufają, to nie myślą wtedy. I można z nimi no, łatwo porządek zrobić.
podają taki sposób złapać, wypalić mu oczy. Wtedy całe stado ucieknie. Bujda. Metody muszą być wysublimowane. Na przykład odciąć od wody. Odciąć, a później wodę struć. Po uważaniu można ostro fosforkiem cynku uderzyć na mózg. Można subtelnie posmarować rury smalcem, strutką. Umyje się i wprowadzi podświadomie do organizmu. Jako ostateczność pozostaje gips. Dodajemy do przynęty, który twardnieje w przywodzie pokarmowym. Po prostu zdychają głodową śmiercią. Nieraz wyrywa mi się to, łapię się na tym. Jednak myślą. Są inteligentne, ale ja jestem od nich inteligentniejszy. W związku z tym ich szanse nie mają żadnych. Ja muszę wygrać. Ja nie mogę przegrać. Ja nigdy nie przegrałem. Ja zawsze wygrywałem. Tylko, że za jaką cenę wygrywa. Teraz przychodzi mi to znacznie łatwiej. Muszę przyznać, że dużo satysfakcji mam z tej pracy i dzięki nim. Po prostu lubię być podziwiany, oceniany, wyceniany. Tak mi ufają, że leżą trupy obok, zdychają, a następne ciągle jedzą. Zaufały do końca. I nie przyjdzie im do głowy, że ja mogłem je oszukać, zdradzić. W ten sposób gdzieś wyniszczam 80-90% populacji. Potem zostają przywódcy i tu jest
zaczyna się najtrudniejszy moment w walce z nimi. Przywódcy chowają się coraz głębiej do podziemia. Nie przyjmują walki ze mną. Wtedy dałbym już im wszystko. Najdroższe produkty, najlepszą kiełbasę. Zorientowały się, że coś jest nie tak. Wtedy zostają inne metody. Kiedy zobaczę ostatniego, tego najmądrzejszego przywódcę, przychodzi odprężenie, zadowolenie. Koniec roboty.